Ale Onet Rano wcale się nie kończy. Ja dzisiaj obiecywam, że będzie się bardzo dużo działo i rzeczywiście bardzo dużo się dzisiaj w naszym poranku dzieje. Ze mną już teraz znana psycholożka i psychoterapeutka Magdalena Chorzewska. I uwaga, jesteśmy jednocześnie teraz na TikToku Onetu. Jesteśmy z wami za pośrednictwem oczywiście naszych kanałów, znanych wam, ale jesteśmy też na TikToku naszego gościa, bo ty jakieś, Magda, zasięgi w ogóle tworzysz gigantyczne, miliony idzie. Jak to się robi na TikToku? Nie mam zielonego pojęcia, to jest najlepsze. Naprawdę? Ja tam po prostu robię to, co potrafię. Wrzucam odpowiedzi na pytania moich obserwatorów i to po prostu rośnie. Słuchaj, TikTok to jest takie medium, które przerasta możliwości mojego wyobrażenia o w ogóle mediach społecznościowych. Jeszcze się tego nie nauczyłam, ale oczywiście nie mówię, że tego nie zrobię. Teraz jakbyście mogli zobaczyć właśnie zaplecze nasze, jedna kamera, telefon, tutaj statyw, cała obsługa do tego. I to powiedz mi, bo tak nie przywitaliśmy się z widzami TikToka, to trzeba jakoś specjalnie zrobić? Wiesz co, ja po prostu witam moich widzów i też... Aha, to witamy. Konwencja. Będę gwiazdą TikToka. Ale nie musisz skakać i tańczyć, bo TikTok rzeczywiście kojarzy się z różnego rodzaju nagraniami. Ja tam po prostu prowadzę Insta poradnie i udzielam odpowiedzi na pytania ludzi w różnym wieku. O dziwo, to nie są tylko ludzie w wieku szkolnym, bo też tak się kojarzy trochę TikTok z bardzo młodymi ludźmi. TikTok, wiesz co, nam się kojarzy z tym, że jakieś filmiki takie z podkładaniem głosu. To albo takie, że jest. Ktoś tam przeskakuje i raz jest w jednym ubraniu, potem w drugim ubraniu. I tak się zastanawiam, w jaki sposób ma to mnie ubogacać. Wiesz co, to TikTok jest tak naprawdę w moim odczuciu platformą dla wszystkich. Tam każdy może zaistnieć i coś zrobić. No ja tam jakby działam w obszarze jakby moim takim zawodowym i zauważyłam, że wielu ludzi z różnych dziedzin, z różnych branż tam po prostu przekazuje swoją wiedzę i to jest ogromna wartość dodana. Oprócz tego, że to też bawi i wciąga niestety, bo jak tam się tak zaczyna to przesuwać, to się tak przesuwa i nagle się okazuje, że minęła godzina. A co się przesuwa? Tam jest taka ta taśma z filmikami i właściwie to się nie kończy nigdy. To jest taka studnia bez dna, więc trzeba się tam pilnować. Natomiast poza tym takim śmiesznym kontentem, czy takim, powiedziałabym, zaskakującym czasami, jest bardzo dużo wiedzy. Tam są też lekarze, są fizjoterapeuci, są dietetycy, są dziewczyny, które uczą, jak się malować, są ludzie, którzy opowiadają o samochodach, o sporcie. Właściwie jest tam wszystko. Ale te dotychczasowe media społecznościowe już nie wystarczyły? Wiesz co, nie mam pojęcia, jak to działa. Pewnie za jakiś czas będą kolejne media społecznościowe, bo to się rozwija. Przecież za chwilę wchodzi chyba metavers, czy już jest, nie wiem. Więc to wszystko może dziać się bardziej online niż offline. Tęsknię za naszą klasą. Może też tak jest, że wiesz, ty jesteś psychoterapeutką. Powiedziałaś, że owszem, nie tylko młodzi ludzie są na TikToku, ale kojarzy się to głównie z młodymi ludźmi. Tak. Może jest tak, że po prostu wstrzeliłaś się w niszę. Dzisiaj wiemy, że młodzi ludzie są w kryzysie i po prostu jesteś tam potrzebna. Powiem ci tak, często słyszę takie głosy, czytam komentarze moich followersów, że im to pomogło, że pomogła im 15-sekundowa czy 30-sekundowa odpowiedź i wydawałoby się to rzeczywiście dziwne, ale że ludzie nie wiedzą, gdzie mają szukać pomocy. Często nie wiedzą, co im jest. Często nie potrafią nazwać swojego problemu. I ten mój kanał to nie jest kanał, który rozwiązuje problemy. Natomiast to jest kanał, gdzie można się dowiedzieć, co z tym problemem można zrobić. Poza tym ja to robię czasami trochę w taki sposób, może nie sarkastyczny, ale z lekkim przymrużeniem oka, bo też nie każdy problem jest gigantycznym problemem, więc to też można pokazać. Z drugiej strony tam się nagle pojawia masa komentarzy. Dodam, że te pytania dotyczące chociażby seksu często są takie, gdzie ogląda filmik milion osób albo nawet 2 miliony, więc to są takie zasięgi. Jak zaczęłam prowadzić mojego TikToka, to w ciągu tygodnia oglądało mnie 20 milionów, miałam 20 milionów
milionów odsłon. Moje duże filmy... programy informacyjne dużych telewizji marzą o takich zasięgach. Dokładnie, wiesz? Tak. Zauważyłam, że te moje filmy polubiło 13 milionów osób. Ale 13 jak mnie zapytasz... milionów? Tak. I jak mnie zapytasz o to, jak ja to robię, to ja nie mam pojęcia, naprawdę. Mhm. I to jest też dowód na to, że czasami rzeczy dzieją się poniekąd poza nami. Pewnie są osoby, którym bardzo zależy na tych zasięgach i one nie bardzo mogą wyjść poza jakąś tam skromną liczbę osób. W tym momencie obserwuje mnie chyba 430 tysięcy osób. To, tam są też te polubienia, ja też do końca nie ogarniam tego. Ale to po prostu sobie rośnie. To gdzieś tam ale się sama toczy. To robisz, czy musisz? Tak, ja to sama robię. Sama. Ja to robię sama. Raz w tygodniu prowadzę live. Poza tym wrzucam tam filmy, które sobie też nagrywam na Instagramie, bo na Instagramie też moja Insta poradnia działa. Dla nieco starszej widowni. Dzięki. Ale to ja łączę jedno z drugim i to naprawdę się sprawdza, bo ludzie szukają odpowiedzi na pytania. I to też czasami nie są pytania jakieś odkrywcze, też nie są odpowiedzi odkrywcze, ale pewnie jak ktoś ma taką trudność i go coś trapi i usłyszy, słuchaj, możesz zrobić to i to, to się nazywa tak i tak. Takie rzeczy się zdarzają, to jest normalne. To ta osoba sobie myśli, okej, to ja mogę z tym coś zrobić, mogę poszukać pomocy. I często są pytania o depresję, o nerwice. Bardzo często są pytania, co mam zrobić? Nie wiem, czy ja z nim jestem, czy nie jestem, czy mam zapytać go o to, czy nie, jaki mamy status związku. Często są pytania, jak mam sobie poradzić z rodzicami, albo jak mam powiedzieć rodzicom, że potrzebuję psychologa. To też, wiesz, pokazuje skalę tego, w jakim punkcie są młodzi ludzie pod względem nieuświadomienia, dokąd sięgać, że ten internet i technologie stały się miejscem pierwszego wyboru z każdym problemem, z chorobą, z pytaniami o seks, o związek. Wiesz, to bo są bardzo dostępne. O wiele łatwiej jest odpalić TikToka, zajmuje to parę sekund, niż poszukać specjalisty, iść gdzieś, umówić się. Poza tym to też jest dla wielu osób bardzo niedostępne. No umówmy się, moja usługa w gabinecie prywatnym jest kosztowna dla osoby w wieku, nie wiem, 15, 16, 17 lat. Więc... Też dla osoby, która na przykład mieszka poza Warszawą, chociaż czy teraz poza dużymi ośrodkami. Dzięki temu, że jakby działamy też online, no to się stało bardziej dostępne, tak? Usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne. No tak, ale te refundowane przez NFZ, sama wiesz, jak są to bardzo wygląda, niedostępne. Jak trzeba wygląda długo w ogóle czekać. Psychiatria dziecięca, tak? To jest koszmar. Dokładnie, a poza tym taki młody człowiek, zanim poprosi rodzica o pomoc, to on chodzi, myśli, zastanawia się, powiedzieć, nie powiedzieć, co ci rodzice pomyślą. Wyśmieją, bo o dziwo, często rodzice się śmieją i mówią, o, ja w twoim wieku też miałam takie problemy, daj spokój. A depresja młodzieńcza to jest jedna z najczęstszych chorób u dzieci tak, i młodzieży. Tak, okazuje się, że wiesz, prędzej sięgną na przykład po telefon zaufania i po obcą osobę niż po rodziców. Przy okazji też pojawiają się pytania o tę dobrą i złą stronę korzystania z mediów społecznościowych. Jak każda nowa technologia, znaczy każda technologia ma właśnie te swoje dobre i złe strony. Co jest mądrą, a co niemądrą stroną czy sposobem korzystania? Wiesz co, na pewno trzeba mieć umiar w tym, bo tak jak ci powiedziałam, tam jest ten suwak i właściwie to się nigdy nie kończy, więc są ludzie, którzy spędzają życie na oglądaniu tego TikToka, gdzie kiedyś widziałam taką scenę rodzajową, jechałam metrem i dziewczyna oglądała sobie TikToka i po prostu ona to robiła z prędkością światła. Więc wiadomo, no tak, ale że pewnie za to też jest jakaś premia, tak, bo są jakieś algorytmy, które jak zobaczą, że ty często korzystasz, to dostajesz dostęp do czegoś tam, prawda, wiesz, albo nie ograniczają. Ja nie wiem, jak to działa na TikToku, natomiast tu bardziej chodzi o to, że koncentracja uwagi w takiej sytuacji siada, no bo nie skupiasz się na niczym. Też, no tam jest wszystko, więc jest ten dobry content i ten mniej dobry content. Też oglądają to ludzie, którzy jeszcze nie potrafią za bardzo rozróżnić, co może być fikcją, a co jest prawdą. Budzi to apetyt na, powiedziałabym, łatwe życie, bo oczywiście wszyscy widzimy influencerów, którzy mają piękne życie, pławią się w luksusach i siedzą w basenie, a prawda jest taka, że każdy z nas, i ja, i ty, i pewnie większość ludzi, ciężko pracujemy od rana do wieczora. Ja te swoje filmiki nagrywam, mam wybór, albo zjem coś między pacjentami, albo pójdę do toalety, albo sobie od,
odpowiem na pytanie, więc to jest, wiesz, w biegu wszystko. No tak, często, doba ma ciągle 24 oczywiście, godziny. Oczywiście, że tak. A często ci ludzie do mnie piszą, dlaczego pani nie odpowiada? Zadałam pytanie, proszę mi odpowiedzieć. Tak bo sobie myślę, ten ktoś kurde, myśli, że jest jedyny. Że ja tam jestem cały czas w tym telefonie, a to jest taki dodatek, więc... Tak? A potem jak przychodzi ci taki raport tygodniowy, ile spędziłaś przed ekranem? Wiesz co, ja pracuję też na telefonie, to ciężko więc to zweryfikować. Ale ja nie poświęcam dużo czasu na moje media społecznościowe, bo ja poza tymi nagraniami mam 2 godziny live'ów w tygodniu, więc to jest około, nie wiem, 4-5 godzin w tygodniu max. Bo staram się po prostu żyć offline. Ja jednak jestem tej starej daty. Nie musiałaś tego podkreślać, wiesz, z takim wzrokiem we mnie wbitym. Dziękuję, Magdo, wiesz, już kończymy tę rozmowę. Magdalena Chorzewska, psycholożka i psychoterapeutka oraz gwiazda TikToka, była gościem Onet Rano, a my dzięki Magdzie też gościliśmy na jej TikToku, na naszym TikToku i przez moment ja ogrzałam się w tym cieple. Dziękujemy bardzo.